nie publikujemy. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jestem razem z Ewą. Dzień dobry wszystkim. Przywitajcie was serdecznie, bo dawno nas razem nie było w ogóle. Tak, o Jezu, to jest normalnie jakaś zima była, nie, nawet jeszcze kiedy dawniej. To było? Słuchajcie, dzisiaj przychodzimy do was z kolejnym challenge'em, tym razem festiwalowym. Już tłumaczę wam i tobie, o co chodzi. Nie chciała mi powiedzieć! Nic mi nie chciała powiedzieć. Powiedziała, że nie będzie na czas i nic więcej się nie dowiem. Tak, więc wy przewidzicie, że nie będzie na czas. I słuchajcie, mamy dostępną pewną pulę produktów do makijażu. Okay. I będziemy musiały wylosować, którym produktem się pomalujemy. I finalnie musi nam wyjść z tego festiwalowy make-up. Ale kilka? Bierzemy kosmetyków, czy co? Będziemy brały po jednym kroku i mamy do tego... Po jednym? Okej, czyli jeden i nie widzimy, co to jest. Mamy Mysterious pudełko. Paula, czy możemy poprosić o super pudełko? To jest pudełko DIY, chciałam tylko podkreślić. Robiłyśmy je razem. Bardzo pięknie wam wyszło! Dziękujemy. To jest naprawdę, takie szprajem tak chyba, nie? Tak. Tu mamy właśnie to magiczne pudełko, do którego będą włożone dwa przedmioty. Każda z nas będzie mogła wybrać po jednym i jakby tylko namacanki, tak? Namacanki. Nie, po prostu mówisz po lewej, bierzesz z lewej. Łapiesz i potem ty robisz make-up. Okej! Widzę, że jakby bardzo wjechała ci tutaj jakaś... Dawaj, mamy... Właśnie, moc walki czy przerażenie? Ekscytacja po prostu. Ekscytacja przed niewiadomym. Na pewno to dobrze zaplanowałaś, więc będzie ekstra. O, dziękuję. A potem się okaże, aga, jakby... A potem będzie, nie publikujemy. Wiesz co, zakaz masz. Dobra, to co? Możemy lecieć z pierwszym produktem? Yes. To zamykamy oczy. Tutaj Paula magicznie nam włoży produkty. Macie teraz do wyboru otworzyć bazę rozświetlającą i matującą. Okej. Okay. Ty jaką byś chciała wybrać? Wolałabym matującą, ale jak będzie rozświetlająca, to nie będzie źle. Dobra, ja bym chyba wolała rozświetlającą, bo na festiwal jednak bardziej mi pasuje. I myślę, że skoro jesteś gościnią, to wybierz pierwsza. Okej, okay, to z mojej strony, czyli z prawej. Masz matującą! Mat. A ja mam rozświetlającą z Vibo. Pierwsza runda, muszę przyznać, że jest bardzo dla nas dobra. Zobaczymy, jak będzie dalej, dokładnie. Ja najbardziej się teraz boję, wiecie, podkładu. W moim kolorze. Powiedziałam Ewie, że nie może wybrać swoich kosmetyków. Chociaż z drugiej strony, jeżeli by się okazało, że ten podkład jest za ciemny dla ciebie dużo, to mogłabyś użyć swojego. Jakieś podobne. Podobne. Tak. Lubię ten efekt rozświetlenia. Akurat na festiwal mi się wydaje, że spoko. Ja w ogóle nie używam tej bazy z Make Up Forever, którą mam teraz, ale bardzo przyjemna. Mm-hmm. Od razu czuć, jak wygładza skórę, ale też robi taki efekt takiej gumki. Taki zblurowany jest, nie? Tak. Że już wyglądam, jakbym miała coś na skórze. Czy ty już jesteś zbejzowana? Ready. O, jak ty jesteś... Ale jak śmiesznie teraz wyglądam, no taki kontrast musi być, bo ja patrzę na siebie w lusterku, ciebie ty taka błyszczysz, a ja tak. Uwaga, zwracamy z naszym pudełkiem na krok numer dwa. Macie uwagę do wyboru, sam korektor albo podkład. O, wolałabym mieć sam podkład. No ja też bym wolała podkład zdecydowanie, bo festiwalowy make-up z samym korektorem może wyjść dosyć kiepsko. Dobra, chyba po prawej. To ja korektor. Gdzie to jest? Jest, mam. Czy masz jakąś taktykę? Na pewno nałożę go najpierw tam, gdzie najwięcej potrzebuje krycia. O tak, i zobaczymy, co z tym będzie. Okej, mi się wydaje, że to mogło być nawet spoko, bo w zasadzie no jest ten trend, że nakłada się tylko sam korektor, ale ja akurat no lubię podkład, bo jednak lubię mieć taką całą wyrównaną skórę. Czy ten kolor jest dla ciebie okej? Jest chyba ciupeńkę za ciemny, ale na tyle, że się tutaj wszystko wmiesza. Albo on jest bardzo mało kryjący. Jeszcze, żeby było trudniej. Nałożyłam tutaj pod oko dwie warstwy i nie widać już nic. A, czyli dlatego ten kolor tak ładnie się we mnie wtapia, bo on znika. Wiesz co, trochę mnie może nawet ratuje, że on jest taki lekki, bo po prostu będę wyglądała, jakbym miała subtelnie wyrównaną skórę, ale nie będzie tych takich różnic między miejscem, gdzie wiesz, jest mega wykorektorowane. Mhm. On się po prostu, patrz, tak rozproszył. Ale widać, że coś masz na twarzy. Mi się wydaje, że z tą bazą też super to zadziałało. Tak, właśnie, właśnie dobrze, że to wyobraź mówisz. Wyobraź sobie, jak ja bym miała tą bazę rozświetlającą, bym miała korektor. Myślę, że tutaj kompilacja tych dwóch rzeczy mnie totalnie ratuje. Tak, w takim razie kolejny krok, magiczne pudełeczko. Yes. Dobra, to zamykam oczy. Macie do wyboru bronzer versus róż. To ja bym wolała sam róż. Chociaż jakby pójść w sun-kissed look, to może, ale fakt, że wolałam róż też. Ale teraz ty wybierasz. Wybieram bardziej po twojej stronie. Czyli lewo. Tak, tu, dobrze.
To bronzer chyba. Czekaj, tak, to bronzer. Ty masz róż. Ale w ogóle ten, jaki... O, bro! Ale to rzeczywiście, słuchaj, spróbuj pójść właśnie w sun-kissed look. Ja mam bardzo intensywny w ogóle ten róż. Ale ten się spoko w ogóle rozprowadza. Tak, ja właśnie w ogóle... nigdy go nie używałam. Tak, ja właśnie uwielbiam te róże z Shiglam. Bronzery, ale róże w zasadzie też. Ten aplikator jest bardzo przyjemny. Tak, mega gąbeczkowy. Staram się jak zrobić z tym różem. Już wiem, dam go tak dużo, tak na skronie też. Że aż do góry idzie. Tak, no. Tak, że zrobię tak dużo tego koloru. Też trochę na nos. W zasadzie ten róż jest o tyle śmieszny, że można było nawet go zostawić w takich plamkach i byłoby okej, jak na festiwalowy look, ale rozbęduję sobie to. Może coś z tego będzie. Znam się, jak potem będziemy losować te kroki. No właśnie, bo nie wiadomo, co będzie dalej, nie? Mm-hmm. No i gdzie dałaś? Mocno rozprowadziłam w ogóle na całości, że nawet powiem ci, że z tym minimalnie ciemniejszym korektorem też mi się to zgrywa. O! Po prostu wyglądam na taką bardziej opaloną. Dałam też na nosku tutaj, nie? Daję jeszcze szyjkę, żeby to spasowało mi ładnie. O, proszę! Ale jestem zachwycona, jak ten w ogóle produkt jest taki effortless. Tak, on po prostu nałożysz go i sam się rozprowadza, dlatego właśnie jestem w szoku, że to jest po prostu taki hit, a to dosłownie kosztowało chyba 20 zł. Czy jesteś gotowa na kolejny krok? Tak jest. Ale ładnie ci tak w tym, tak Tobie brudzi. Też. Ja bo myślę, że te twoje końcóweczki w ogóle tego... Nie przesadziłaś. Nie. Pamiętaj festiwal. Tak, ale mam na tym nosie. Ale powiem ci, że nie widziałam cię w takiej wersji właśnie brązowej, bo ty nigdy ich nie robisz. Ale powiem ci, że mi się podoba taka letnia Ewa. Nie? Dobra, jesteśmy gotowe na kolejny krok. Czas na puder. I teraz macie do wyboru mocno matujący versus bardzo delikatny. To ja mocno matujący bym chciała, ale przez to, że miałam matującą bazę, to nawet dałabym radę z lekko matującym, ale ty byś chciała mega mat. Dobra, więc ja chcę mat i spróbuję teraz po lewej. Nie. Mat, a ty masz... On jest ledwo. Szczerze mówiąc, ja zawsze miałam nie fart w takich losowanych rzeczach. Ostatnio zrobiłam koło fortuny i miałam farta. Teraz do tej pory na razie jest okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Los się odwrócił. Tak, ale mówią, ty też znasz to powiedzenie, że mówią, że jak masz szczęście tam w miłości, to nie masz w kartach czy tam w grę. W ogóle nie wierzę w jakieś takie powiedzenia i takie rzeczy. Ale słyszałaś o tym? Słyszałam. Co, zabajkowałaś się? Tak. O, matuwa chciałabym. Matuwa, ale wiesz, ile ja dałam tego? Bardzo dużo, bardzo grubo. On się za chwilę cały też wchłonie, bo aż się tak zbieliłam trochę. To prawda. To jest ten też, co we fleszu się robi biały, nie? Nie, bo on jest... Co? Tego nie widać na żywo, żartujesz. Aż tak. I powiem, że Agnieszka Krzelek mnie do tego zmusiła. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Nie wierzę w to, to było straszne. Wyobraź sobie, że ktoś pójdzie tak na event. Z takim syfem pod oczami. Nie wiem, wyobraziłam sobie Jennifer Lopez z takim opadem. Mi się wydaje, że makijażystka będzie makijażysta i chyba jakby od razu został ścięty o głowę. Tak, tak. Teraz z drugiej strony nie wiem, czy nie przesadziłam z tym matem, bo jakby... Ale się spłaszczyło! Tak, że się było takie, że o kurde, jak płasko. Dowaliłam go i to nie wygląda na razie festiwalowo. Może to jeszcze czymś uratuje. A ty jak się czujesz z tym? Powiem ci, że całkiem nieźle, ale mając świadomość zdjęcia z fleszem. Jakby co, nie kupujcie tego pudru. Dobra, lecimy. Bardzo smutne, bardzo. Z kolejną rzeczą. Kolejny krok. Pora na brwi. O! Marker versus żel. Ja potrzebuję mieć jedno i drugie. Ja też używam zawsze jednego albo drugiego. Nie będzie potem brwi druga część? Nie! To co ja bym wolała? Ja chyba marker mam. Marker. To sobie dorysujesz, a tym żelem. Dobra. To ty wybierasz. Po Agi stronie. Jest! Czyli ja mam żel. Ale na szczęście jest to, że jest jakimś kolorem. O nie! Bo nigdy nie można być zresztą wiesz, no. Lubię sobie najpierw wypełnić te włoski i tak dalej, a potem sobie ułożyć. A ty masz odwrotnie, nie? Ty lubisz tak, że najpierw używasz żelu. Tak. A ile czasu czekasz? Czekasz aż jak zasnie totalnie, tak? Tak. I wtedy, dobra. Tak, bo inaczej się nie da, bo się ślizga potem. No, bo to ja pewnie właśnie tak robię i dlatego właśnie tego, ja mam, nie, to bez sensu przecież, bo to się ślizga, marker się zapycha, bo ja po prostu nie czekam. To jest to. A, bo ja wtedy robię co innego, wtedy inne jakieś, inny krok robię. Wiesz co, ja chyba pójdę sobie tak, pomyślałam, że ten w takim razie zrobię sobie takie brwi, takie trochę bardziej bushy, takie mniej, wiesz. Tak. Tak, moje śmiesznie wyglądają, bo dorysowane są w tą stronę, a moje są w tą stronę. Jest tak i tak. Czyli tak i ty do góry. Taki konflikt.
Konflikt włosów. A ja mam taką jedną szaloną brew. Zobacz na tego włosa. Ten jeden. Co w ogóle, jak odstaje? On niczym nie chce się... Wojtek ma taką jedną szaloną. Szaleniznę. Czasami mu tak w dół zwisa i aż mu tu powiekę dotyka. A mi tam zleci tak... Ja mogę dotknąć z paznokciem z daleka. Mówię sobie tak końcóweczką trochę dorysować dół brwi, bo ja mam taką małą dziurę. Powiem ci, że samym tym... Znaczy, no nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. W sensie, ona jest lepiej niż myślałam, że będzie, bo już miałam takie... Nie! Okej. Okay. Mi się wydaje, że ja chyba... Je mam. Dobra, ja kończę, także dobrze się składa. Nie no, z daleka jest to... Widzę, że też właśnie sobie odstawiłaś dalej, żeby mieć ocenić. Mniejszą presję. Mm-hmm. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W makijażu nie powinno się mieć presji ogólnie, ja uważam. Widziałaś ostatnio, że przykleiłam sobie nawet wąsa. Tak! I mega ci pasowało. Powiem ci, że ja się strasznie tak jarałam. Mi się podobało. Jak nie widzieliście, to tutaj wrzucę zdjęcie. Po prostu jak przykleiłam sobie tego wąsa, tych czerwonych ust, co mi się marzyło już bardzo długo, to po prostu mówię, nie no hit. Czemu ja tak na totalnie przykład... Totalnie naturalnie. Tak! Pięknie. Ja w ogóle byłam w szoku, że tak dobrze się w tym czuję. Mhm. Dziwnie, bo miałam przyklejonego wąsa, ale... A ja na to zeszłe Halloween charakteryzowałam się na kolegę, bo się charakteryzowaliśmy na inną osobę, która przychodzi na party. Właśnie dorysowałam sobie zarost i czułam się doskonale. No właśnie, ja też. I to jest niesamowite, że przed tym testem pomyślałabyś, że się będziesz dobrze czuła w nie, zaroście? Nie, w ogóle nie, jakby nie podchodziłam do tego z żadną oceną, z żadnym niczym takim w ogóle, tylko po prostu o, fan, nie? I tak No ale dobra, to była duża dygresja. Lećmy z kolejnym krokiem. Okej. Okay. Obydwie będziecie miały rozświetlacz, ale jeden produkt jest na mokro, a drugi na sucho. A my jesteśmy tak przypudrowane, czyli lepiej mieć ten na sucho. Lepiej mieć na sucho, bo ja też na wszelki wypadek, no. Kto teraz? Teraz ja. Odstanę. Mokry! A ja mam... I to jeszcze ten... najlepiej! No, Diamond Bomb. Najlepiej! A ty masz jeszcze żelowy, więc jeszcze trudniej go dobrze wtegować. No. Okej, okay, ale ja po prostu chyba zrobię taki, że pójdę w taką mega intensywność, że będzie takie... Cię w ogóle przytkało! Zrobię tak, że będzie taki bardzo intensywny, nawet jak będzie taki nieroztarty. No muszę, słuchaj, sobie jakoś... Jakoś to uzasadnić. Tak, na razie jest to jakiś mały klops. To ja też tak jadę, że aż tutaj pod brewką i tutaj skroń mocno. No. Tak. Festival Gal. Yes, ale w ogóle ta Diamond Bomb jest idealna właśnie do jakiegokolwiek sztucznego światła. Mm-hmm. To wygląda obłędnie. Na samym początku był taki love-hate z tym, prawda? W sensie, że część ludzi mówiła, że nie. Wiesz, za mocno intensywny, zbyt chamski, właśnie taki, wiesz, brokat. Bo to nie jest dla każdego. No. Rozumiem, że nie każdej osobie to się spodoba. Jak ci się miesza? Wiesz co, całkiem nieźle, o dziwo, ale widać jakby trochę linię, ale jakby po prostu niech będzie festiwalowy look. Wow, powiem ci, że to jest no idealny rozświetlacz do tego i tak ci po prostu super wypadło. To jest najgorsze, Aga, że nie mogę teraz zaplanować, co będzie dalej i nie wiem, jak rozrzutnie go użyć, więc używam rozrzutnie. Festiwalowo. Tak. A i w ogóle nie możemy wrócić do poprzednich kroków. Tak w ogóle pomyślałam, że tak jest. Nie wracam, ale domyśliłam się, że nie może. To by było za łatwe. No, to było dokładnie. Łatwe. Czy ty jesteś za rozświetlaczowana? Yes! Ale ładnie. Ale ty też, no metalowa ładnie. Jesteś. Podoba mi się bardzo, że jeszcze dałaś tu wewnętrzny kącik. No właśnie poszłam w to, że jak już jest taki chamski ten rozświetlacz, to żeby rzeczywiście go tak dorzucić. No to lecimy z kolejnym krokiem. Here we go! Oj, tutaj będzie dostawać, więc nie będzie mojego patrzeć za bardzo. Tak trudno ustawić? Co to w ogóle jest? Dwie osoby do pomocy. Cienie versus kolorowe linery. Ja bym wolała linery. No ja teraz używam tylko linerów. Powiem ci, że od 2 miesięcy chyba nie tknęłam cieni takich normalnych. No to ja tykam, ale totalnie eyelinery to jest to na festiwal. No to teraz ty wybierasz chyba. Od mojej strony. Tak, to one. No! O nie, czyli ja... Ale fajne cienie masz, Boże, dobra. I 3 palety no. Aż. Wow, no dobra, ale powiem ci, że naprawdę wolałam 100 razy bardziej linery. Są szybsze i ładniejsze. No te cienie są ładne. Te są piękne. Są naprawdę ładne, ale jakby nie zmienia to faktu, że nie chcę cieni.
Dobra, muszę pomyśleć, co ja bym tu chciała, bo jestem taka mega rozświetlona. No już sobie jadę. No właśnie widzę, teraz ja przez to, że tak dawno nie używam cień, to mam takie, o, ale musisz to tak zaplanować, tak? Jak biorę linery, to po prostu biorę i sobie maluję cokolwiek. No i ja właśnie stwierdziłam, że robię sobie takie właśnie plamki kolorowe. Ja chyba sobie pójdę w neonowy żółty, tylko nie wiem, czy on będzie widoczny bez bazy jakiejś. O nie, ale jestem przyzwyczajona teraz do tego, że kredki są tak mocno widoczne, wiesz, wystarczy, tak sobie tylko przejedziesz. Tak, tym bardziej te lamelowe, to jest po prostu jak zabawka. Tak, o, widzę, że tu zielony popularny u ciebie, najbardziej stemperowany. Są tak żelowe, mięciutkie, ale też pięknie dobrali kolory. Tak, właśnie są super kolory, są mega intensywne. Teraz może sobie wezmę trochę błysku, wezmę sobie Barbie. Zobaczmy tu. Ja chyba lecę w tym make-upie w błysk, już trudno. Okej. Ja w ogóle uwielbiam się szybko malować. Serio, mam wrażenie, że nie wiem, może się zrobiłam bardziej leniwa, ale jak potrzebuję jakoś długo tak precyzyjnie mazać, to mnie jakoś po prostu coś strzela i mi się nie chce. Powiem ci, że ja też tak mam, że bardzo, bardzo doceniam produkty, którymi mogę szybko zrobić coś naprawdę, naprawdę pięknego. Dlatego te kredki są super. Może użyję takiego ciemnogranatowego. Coś tam wychodzi, aż jestem w szoku, ale nie lubię się z cieniami nadal, ale tu jest lepiej niż już sobie wyobrażałam. To będzie pół minuty i ty już skończysz, a ja będę się dłubała z tym. No tak, z cieniami jest dłubańsko. No. Bo co, ty już skończyłaś? No tak patrzę właśnie, gdzie jeszcze po prostu sobie troszkę dodać tylko. No i mam nadzieję, że wylosuję duże rzęsy. O tak, tak bym zrobiła. Albo w ogóle nie tuszuję, albo tuszuję i mega duże doklejki. Ale domyślam się, że będzie albo tusz, albo doklejki. Patrzę tutaj na wasz pattern. Pattern, jaki stosujemy. Jeszcze doklepujesz. No, więc, tak, no. Tak, żeby trochę było go więcej widać, bo boję mi się, że zaraz się osypie. Wiesz, co chodzi. I do końca makijażu tego nie będzie. U ciebie to już jest kwestia tego, gdzie jeszcze dołożyć. Tak. Ja mam takie, please help me! Ale tu masz i z twoimi tymi bocznymi włoskami. No, właśnie tak chciałam to troszeczkę połączyć. Teraz dam na to zielonego błysku. I masz tą metaliczność cały czas, nie? Tą też, co na policzkach. No właśnie, starałam się to gdzieś tam jeszcze przemycić. No, nie używałam dawno cieni, ale też nie było tak źle, bo używałam głównie palców. Czy jesteś gotowa na kolejny krok? Tak, jest. No to ja też. A więc mamy znowu naszą maszynę losującą. Teraz jest tusz, ale jeden jest standardowy, czyli czarny, a drugi kolorowy. Okej. Okay. To byś wolała chyba. O, jakie ty masz ładne to! I przed chwilą myślałam, że to dziękuję, są same motylki, ale to są różne kształty. Takie różne, no. Takie. Ej, wyglądasz jak krówka z kreskówki. Krówka tęczowa. Czekaj, która z nas teraz wybiera? Ty chyba. Nie, ja byłam teraz. A, tak, bo wybrałaś kredki. Dobra, czyli teraz ja. Chyba bym chciała czarny. Chociaż do ciebie Ja bym wolała kolorowy. No, okej, okay, dobra. No to ja w takim razie... Po tej stronie? To jest ta strona, tak? To jest ta strona? Czarny! A ja mam kolorowy. No to idealnie. No dobra. Chociaż nie wiem, czy to był błąd, że mam czarny, bo w sensie do tych dolnych rzęs byłoby super, czy do dolnej powieki byłoby super mieć kolorowy. Ale śmieszny ten kolor, bo ten kolor jest taki, no, brzoskwiniowy. Wolałabym na pewno taki bardziej rażący. A czy będą rzęsy do doklejenia? A chciałabyś ten krok? No teraz to nie, kiedy mam kolorowe. Teraz to nie chciałabym. Dobra. Kurde, nie wiem, czy to nie jest błąd, że ja sobie maluję rzęsy czarnym tuszem na dole. No, że nie tuszuj, tylko tak leciutko. Tak, właśnie tak chyba pomyślałam, leciutko. Że za bardzo i wtedy mi ten żółty się wygubia, więc może tak... O. Zamykam oczy i co tam mamy? Kryształki versus brokat. O, kryształki, wolę kryształki zdecydowanie. Wolisz kryształki? No ty jesteś w ogóle cała w brokacie. Ja też bym wolała kryształki, bo jednak do tego brokat jeszcze dołożyć, to byłby hardcore. Bo to już bym była po prostu cała załona brokatem, ty też. Tak, ja też. Co teraz wybiera? Ty. Ja, tak. O. To po stronie Agi. Jest! Nie! Ale pokaż, jaki brokat, bo to jeszcze jest ważne, jaki. No. Bo to może być trudne, a może być takie nawet. Uuu, taki w żelu i ten... Dobra, ten jest półtransparentny. Okay, tak. Poza tym też na
ciało możesz. Można, no. Na ciało. Ale zdecydowanie kryształki by mi lepiej weszły. Ale Aga, zobacz, akurat te są w kolorze też twoje, to jakby to koresponduje. To nie będzie aż tak źle. Dobra. Zdecydowanie wolałam mieć na twarzy to, co masz ty. Tak mi wszedł ten make-up twój. Dziękuję. Okej, on jest taki syrenkowy. Gęsty. No, może on na to tutaj żółte dobrze wejdzie? O, po prostu wzmacnia trochę to, co już zrobiłam wcześniej. Bo ja swoje przyklejam na środki kropek tak, i takie zrobiłam. Się robią kwiatuszki. Ja bym zrobiła dokładnie tak samo. Masz idealną bazę właśnie pod te kryształki. Serio, po prostu mimo tego, że to jest losowe, to tak idealnie te rzeczy wchodzą czasami. Jedno w drugie. No. Jest o tyle spoko, że te kryształki już mają klej. To jest sekunda roboty, nie musisz maczać, nic wyjmować. To jest mega dobre. A jak mi ten nos teraz się świeci, jakby to było światełko. Taka lampeczka. No. Ja po prostu lecę grubo. Lecę lato 2000, glitter everywhere. Okej. Dobra. Co, już skończyłaś? Tak. Widzę, jak mi odbijają światło jakby tutaj przed oczami. super! Jesteś taką po prostu, taką syreną. Dziękuję, że ty mnie tak cheerujesz. Naprawdę. Ale ja mam takie, może to dlatego, że właśnie zrobiłaś dokładnie w takim stylu, w jakim ja bym chciała zrobić ten make-up i mam takie... Dobra, pomieszam sobie dwa brokaty. To już po prostu jakby idę w to na zasadzie. Okej, just give me more sparkles. Czyli chyba... A czekaj, jeszcze może sobie dołożę trochę tego... Tak, trochę niebieskiego na policzki, żebyście nie mówili, że jest zima festiwalowa, w razie co? No dobrze, no to co? Kolejny krok chyba. Tak. Tint versus błyszcz. To mi nawet obojętnie. Chyba tint, żebym miała trochę więcej koloru tutaj też. Mm-hmm. Bo błyszczy się już dużo. Czyli ja teraz, tak? Mm-hmm. Dobra, po mojej spróbuję. O! Tint! Tak? Dobrze. A ja mam ten fat oil. Nice! Mi trochę teraz brakuje koloru. Żałuję, że nie wziąłam, że tej różowej kredki z oczu nie użyłam gdzieś. O nie, a ten tint jest taki dosyć szarawy, taki ciemny, ale on się nasyca. Teraz jest taki bardziej borówkowy, bo jak na początku nałożyłam taki szary. No. Wytygowuje się taki. Mm-hmm. Najpierw taka woda, a potem... Okej, bo tak na początku się przeraziłam, ale chyba to może fajnie korespondować z włosami. Fajnie, że masz że usta masz z kolorkiem. Mm-hmm. Tak, dobrze, tak. Dobrze, no jest. Właśnie ten tint potrzebowałam, bo jakbym sobie jeszcze dowaliła tego błyszczyku. Tak, myślę, że bardziej go potrzebowałaś niż ja. Zastanawiam się teraz, czy go nie zdjąć, żeby został tylko ten taki flash delikatny. No. Chcę tylko zobaczyć, czy on się zrobi trochę bardziej taki świeży ten kolor, jak zdejmę tą górną warstwę. A, że bardziej takie usta jak usta. Aha, takie. Zrobiło to dobrze temu. Dobrze. No to kolejny krok. Brokatowy spray versus fixer. O Jezu! Dobra, ja wezmę ten brokatowy spray. Tak? Bo bym chętnie tu jeszcze sobie może lekko na twarz, no nie wiem. Okej, czy chciałabyś brokatowy? Nawet mogłabym. Ja myślę, że ja już mam enough. A i teraz ja decyduję. Tak. Po mojej stronie. Tak, mam brokat. Czyli, a nie, to dobrze. Tak, dobrze. Ja się załamałam, ale już nawet nie wiem dlaczego. Ja mam kokosową chmurkę. I wtedy mam jeszcze to wzmocnione po prostu. Mm-hmm. O, ekstra. Dobra, to ja się... Bo ja po twarzy to się boję tym. Face and body. Bałabym się, że mi popłynie makijaż. Tak? O nie, chyba... Za dużo? Chyba tak! Właśnie tak zagapiłam na ciebie i siedziałam tak... O nie, mam nadzieję, że to się wchłonie. Dobra, ale robić lekko po ryju? Zacznij od dołu twarzy i zobacz, jak to będzie wyglądało. Bo jak na przykład wiesz... To wolę na przykład jedno na środek na chwilę. Jest? Trochę widać. A, jest troszeczkę. No, całkiem jedzie. Ty, jak ty ładnie celujesz z zamkniętymi oczami. Jest fajnie. Dobra. Jest tu jest mocno i tu jest wtedy też lekko i to jest takie zgrane ze sobą. Ja muszę przyznać, że ten ostatni krok, o dziwo, dodał bardzo dużo do tego twojego make-upu. Dodał super. Bo miałam kolory, a teraz mam błysk i nawet nie widzę tego, że mi trochę brakuje koloru, wiesz, na policzkach, które zawsze lubię. Ale powiem ci, że to festiwalowo doszło teraz, że tak jeszcze bardziej jest taki festiwalowy bang. Ja jestem fanką tych kolorowych
kropek i kryształków na to, bo to jest totalnie mój vibe. Też jestem z tego zadowolona, ale mi się podoba, jak ty załatwiłaś sprawę z tym w ogóle żółtym tutaj. Dla mnie to jest właśnie bardzo twoje. Tak? No, jakbyśmy miały dzisiaj iść na festiwal, poszłabyś tak czy wolałabyś jednak zmyć i zrobić coś nowego? Wiesz co, nie, poszłabym. Mi się wydaje, że usta może bym dała trochę bardziej, może jakieś takie inne. Dobra, ja bym też dała więcej, bo bym dodała sobie na usta też więcej jeszcze koloru. Może dałabym jakiś ciemny róż, tint i ten błyszczyk super, tylko żeby był ten błysk na usta pod kolorem. No i policzki mocno takie, mocno różowe w ogóle bym zrobiła. Nasze klaty świecą. Teraz właśnie w tym świetle z jeszcze z latarkami bardzo ładnie się wszystko odbija, że widać, że ten brokat się świeci tutaj, jak się ruszamy, też fajnie się świecą dekolty, ramiona, więc to mega robi robotę, rzeczywiście takie brokatowe coś. Zdecydowanie lepiej to wygląda, jak jest takie mocne światło tak, na brokat. Tak. Więc mam nadzieję, że podobają się wam nasze festiwalowe looki. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, który przypadł wam bardziej do gustu. I w którym byście poszły albo poszli na festiwal. Czy bardziej Ewa, czy bardziej Aga. No. I dziękuję pięknie za oglądanie. Do zobaczenia w następny piątek. Pa!